Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miałem was gościć w kolejnych odcinkach z Adeptów w Dead by Daylight. Oczywiście, a jest ze mną Tomek. Jestem! Intro! Po intrze. Także moi drodzy, dzisiaj wyszedł nowy DLC, znaczy dla was to wczoraj. I jest nowy surf i surfka właściwie, chociaż to jest raczej po prostu surf, który ma przebrania zarówno damskie, jak i męskie. Więc zobaczymy, jak to będzie. No i jest nowa mapa, właściwie odświeżone Borgo i jest Vecna jako healer. Ale nie ta Vecna z Stranger Things, tylko ta Vecna z gry Dungeons & Dragons, więc zobaczymy, jak to będzie. I słuchajcie, próbujemy z trzema perkami. Pierwsza z nich to jest lustrzana iluzja. Czyli na 10 przycisk umiejętności 2 obok generatora, to temu skrzyni lub bramy wyjściowym, aby przywołać nieuchronną iluzję, która przetrwa przez 50 sekund. Czyli taki trochę decoy można na killera zostawiać. Mamy inspirację barda. Naciskając przycisk umiejętności, stojąc i nie ruszając się, aby rozpocząć... rozpoczynasz jakiś występ, Tomeczku. Super. Który trwa maksymalnie 15 sekund i wzmacnia ocalałych w promieniu 16 metrów. Rzuć kostką D20, wylosowany efekt utrzymuje się przez 90 sekund. I mamy 1. Krzyczysz. 2 do 10 testów umiejętności dodają 1 do postępu, 2 do postępu, 3 do postępu, w zależności jak to nam się uda. No i ostatnie to jest nieuchronny wzrok, czyli widzisz aurę zabójcy, a także wszystkie generatory i skrzynie w promieniu 204 metrów, jeżeli będziemy stać nieruchomo przez 4 sekundy. Też dalej nie rozumiem, wiem, że będę robić występ. Także zobaczymy, jak nam to pójdzie, bo szczerze powiedziawszy, jestem tego ciekaw. Ja co prawda na PTB nie grałem, nie widziałem, więc to jest też powiedzmy taki first look. Ja też nie widziałem. No, więc zobaczymy. Bardzo jestem ciekaw. Gdyby Wojtek nie powiedział, to bym nie wiedział, że jest nowy. Aha. No tak, to działa. Tak. To i działa, dostałem tak. Prezencik. Tak. Także moi drodzy, ja wam przypominam też oczywiście zostawienie łapki, komentarza, subskrypcji dla zasięgów. Będziemy wdzięczni. Wpadajcie też na wszelki, linki macie w opisie. Tomeczku, gdzie? Na G2A. Indeed. Indeed. O! Kolejne z nami widzę. Gra. Jeden Dogi Czelfa. David King. A, może rzeczy. Flag Zange out? To nie po niemiecku coś? Flag Zange? Out. Flag Zange, tak się to. Ma flag? Nick taki dziwny. Ty, możesz to przetłumaczyć? Boże, nie na. Czekajcie, muszę to sprawdzić, co to znaczy? Flag Zange. No nie wiadomo, czy to jest po niemiecku, nie? Więc. Flag Zange. Flag Zange out. Szczypce płaskie? Out, a nie out. Au, out. Co? Tylko, że to jest... No ja nie wiem, to jakiś dziwny nick. Dobra, może nieważne. Wysuń szczypce z płaskimi końcówkami. A typ jest z Austrii w ogóle. Dlatego kupię. Tłumacznie. Dobra, nieważne. No weird, weird. Ale Tomek, słuchajcie, dał offering na Borgo, bo Borgo zostało zmienione, więc tutaj może być ciekawe, dlatego że z tego co wiem, są jakieś portale, jakieś inne różne rzeczy dziwne. Także... No, nie wszystko jest dziwne w DBD. Zobaczymy. No i mam nadzieję, że to jest ten offering na to Borgo, bo nie wiem, czy jest jakiś nowy. Tego akurat nie wiem, przyznam się bez bicia. Ale jak nie chcę umrzeć? Zobaczymy. O, tak, nowe. Chyba jesteśmy w dungeonach. Mhm. Trupek! O kurde. Wydajność. Rzucam kostką. A nie! Gram na gitarze! O Boże, jeszcze jest doktor. No, fantastycznie. Ja jest sam! Nie, proszę cię, przecież to jest first look! Jak stąd wyjść? O, jakiś portal, wchodzę. To jest first look. Ja Fejś. Kurde, kostką rzucałem. Tak, i przez portale można wychodzić. Gdzie jest portal? Chcę zniknąć. Wiesz co, z tą kostką to też jest tak, że najlepiej to robić, jak są surwy w okolicy, bo wtedy... Mi się pokazało, to rzuciłem. No to jak stoisz przez chwilę. O, teraz sobie staniemy momencik. Ja też sobie stanąłem. I teraz widzimy aurę generatorów i killera. O, właśnie. Całkiem spoko opcja, powiem wam szczerze. Superowa. Patrzymy na jak długość zaczęły uda nam się zrobić. A ty już wisisz. Tak. Nie, on pójdzie do mnie. O, come on! Nie widzę, żeby... O, to chyba ty idzie po mnie. No ja biegnę, bo reszta jest pewnie w dungeonie. O, gdzieś pod ziemi.
pod ziemią. Tylko, że on tu już idzie. Wiem. Ja w ogóle muszę jeszcze sroki straszyć. Ale przyznam się szczerze, że dosyć ciekawy perk z tym, że jak przez chwilę staniesz, no, to widzisz dookoła siebie wszystkie rzeczy, czyli generatory i tak dalej. To jest bardzo, bardzo nic spoko, nie widzę. Można się w sumie zatrzymać gdzieś i sobie zobaczyć, czy są gdzieś jakieś totemiksy albo inne rzeczy. Ja chcę przy tobie kostką rzucić. Ja jestem w krzaku. Ja jestem w krzaku, bo się leczę. Dobra, jeden dungeon jest zrobiony. Właściwie ja chyba też mogę to zrobić, nie? Dobra, rzucam kostką. Znowu gram na gitarze. Ja chyba 6 wyrzuciłem, ale... Ja 11. Ale on tu jest przy mnie, goni mnie. I mam chodzić jak gram, czy mam stać? Nie, musisz stać, musisz dokończyć występ. Kurde, no i nie dokończyłem występu. Jeszcze raz. A nie mogę się robić, dobra. Tak, musisz poczekać. No powiem tak, dosyć ciekawe te perki. Aczkolwiek czy ja wiem, czy wszystkie są takie użyteczne? Chyba jedyny, który mi się z tej całej tutaj najbardziej podoba, to są chyba... No to jest chyba to stanie, że widzisz, co jest w okolicy, nie? To jest gen. Zaraz, oni się tu gonią. Chyba znalazłem portal, taki w ścianie. Ty jesteś? O Jezus, tak, to ja. Oj, patrz, możemy sobie, możemy... A nie, czekaj, dobra, nieważne, bo to jest jeszcze ta iluzja. Ja na pewno chcę chwilę w portal wejść, bo czekaj, jeszcze zostawiam iluzję. Czy co? No mojego słucha chyba zostawiłem. Ale fajne! Jak się go stawia? No właśnie, wiesz co, nie zwróciłem uwagi, ile tam było czasu, ale tam coś trzeba chyba porobić trochę gena. Czy przy iluś tam procentach. Tak, i... walnął twoją iluzję. No to też może być, wiecie co, spoko nawet. Na przykład ogarniać to na zasadzie tego. Jak zostają jakieś ostatnie generatory, można zostawić i... Tylko Borgo jest zmniejszone teraz. Jest dobra, ja sobie rzucam kostką jeszcze raz, zobaczę jak to wygląda. 2. Ale kilo jest na dole. Ale totemów wydaje mi się, że nie widać chyba. Ty robisz tam dalej tego? Nie, gram na gitarze. A ta moja iluzja dalej tam stoi, widzę. A nie, już chyba znikło. Oj, szlak, wydupiłem. O, wydupiłem, bo to na szybko. Ale wiesz co, nie zrobię go, idę w ten portal zobaczyć. A to ty byłeś tutaj w tym szaku? Nie, ja byłem w krzakach. Oj. Panie. Tu jest jakby luksusowo. Jesteś na dole pewnie, nie? Tak. Mhm. Robię to samo. Proszę. W takim klimacie by mi się mapa nawet podobała. Cholera. Wiedziałem, że wysadzę, wiedziałem. Po prostu czułem to, że wysadzę. Ty też są geny? Tak, no bo geny są na 2 piętrach. Jeśli mam być szczery, to teraz to Borgo to się takie trochę, kurde, naprawdę maciupkie zrobiło. Najgorsze jest to, że miałem przed chwilą skillczaka w drugą stronę i się... Bo wy chyba jesteście na górze, co? Tak, na górze. Tak, tak, tak. Nie wiem tylko jak jest z tą iluzją, bo ja nie wiem ile ona tam wymaga, ile potrzeba, żeby... O kurna, ja też mam w drugą stronę, co tu jest? No właśnie! Dobra, idę rzucić kostką. 17. Tomek, to masz rzucać wtedy, jak masz blisko ludzi. Przerwał mi! Daje wszystkim. Dobra, ja idę po randomie. Mamy na dole, tak? Chyba tak, ale zostawiłem... Oj, raczej nie. Nie? Zostawiłem iluzjonera mojego. Gdzieś po randoma. Tam... Aha, bo tutaj... Aaa! Bo tutaj... Ojej, sorry.
Bo tutaj można albo wejść portalem, albo głównym tym. Albo głównym czym? No bo masz główne wejście, albo portal na zewnątrz. Weź randoma! Powiem wam szczerze, że bardzo ciekawa mapa, szczerze mówiąc. Ja się pogubiłem w tych korytarzach. Może ten random... O Jezu, ale ja tej mapy w ogóle nie znam, nie? Jest jakieś nie do szafy. Boż ty... Kurde, nikt nie pójdzie chyba po tego randoma tam. No mnie nosi. Ten random... Dobra, dajesz mi... Ej! Dobra, random go zginął. Myślałem, że mi to uciec. Ała! No tak, eksplozja główna, dobra. Czaję, czaję. No bo ktoś jest niedaleko mnie. Do tej mapy w ogóle nie ogarniam, nie ogarniam ich tak bardzo. To ty? Tak. Pamiętaj, żeby się otrząsnąć. Nie, nie, nie! Kurde! Co? Nic, myślałem, że to jest portal. To jest pokój Harry'ego Pottera. A, ja się muszę otrząsnąć w ogóle. Teraz nie wiem, iść na górę, zostać na dole. Będę leżeć, no. Powiem tak, mapa jest fajna, ale zależy od killera. Ja już to czuję i widzę, bo ona jest bardzo mała, ale ona jest dwupoziomowa. To jest trochę jak Gideon. Boże, zdążę. Czemu ty się nie macałeś? A, dziabnie was. Nie zdążysz go wyleczyć. Będziesz leżał, Tomek. No tak będę leżeć. Ja bym pokazać mu nu. Nie wiem, próbuj. Dobra, nu. Zostaw, proszę. Ja jestem lama. Proszę, dziękuję. No to nie, raczej, no przestań będzie koła. Ciężko, bo ten, kurczę, ten surf mógłby tam się... Nie wiem, czy on kogoś zdejmie z nas, czy nie. O, ja myślę chyba, że wiesz co, killer będzie... Chociaż nie, czekaj, podnosi tego randoma. Jak to ładnie. Czy on mu robi memento? Bo go puścił? Nie, memento. Nie, on chyba nie miał memento jako... Chociaż jest ukryty, więc może być i memento. No, ale ja myślę, że dopóki się ludzie tej mapy... No, memento. Ale ja myślę, że dopóki ludzie się tej mapy w jakiś sposób tam nie nauczą... Jest to świnia. To niestety, ale będzie ciężko. Bo ta mapa jest bardzo complicated. O, jakie uzombienie! Też momentu ci robi? Tak! Zginąłem z uśmiechem na twarzy. Aha, i ten portal się zamyka za chwilę. Świetnie, to nie mogę przepuścić. Ja, no weź! Killer! No dzięki, chłopie, naprawdę. Fajny z ciebie, kurde, tunel. Ten gościu się podnosi. Ajajaj. Zobacz, jakie będziesz miał uzębienie. Nie widzę przez książki. Aha. Zasłaniają mi. No powiem tak. Interesujące. Aha, on zostawił tego flachcanga? Pewnie go zostawi. Ale ja już wysiadłem. Dawaj, jeszcze jeden, spróbujemy. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Żeby tylko dodanko wybiorę nowe. Nawet pipy nie ma. Powiem tak, no bardzo taka mapa... Zależy od killera, natomiast ja już mówię, już widzę, że w przypadku takich killerów jak na przykład doktor może być problematyczna, bo ona ma, mówię, dwa piętra, więc teoretycznie jeżeli killer nawet by dziadnął na górze, to ludzie na dole by oberwali, coś pokroił drugiego Gideonu. Natomiast mapa jest generalnie ładna. Ładna, no. Jest. Dajcie nam jakiś fajny gracz, którzy nas będą coverować. Mori, Peplays, mi place. Mi place. I paga. Masz offeringa na mapę? Nie mam właśnie. Dałem puzzle. Nie, to nie dawaj nic, bo może być tak, że mapa może być zwiększona. Wyłączę. W sensie szansa na mapę. Już dałem. Chociaż czekaj, może mi się uda szybko w drzewku, ale raczej wątpię. Mhm, no oczywiście, że wątpię. Tyti.
Aha, ktoś ma w ogóle nick Morimi, please. Fajnie, fajnie, naprawdę. No to mógł zagrać ze mnie wcześniej. Nie chcę zginąć pierwszy. O, walka z liczem. To jest chyba nowy. Znajdź i wyposaż magiczne przedmioty znalezione w skrzyni ze skarbami. Pogłąd ci przeciwdziałać zaklęciom. Możesz także natknąć się na porządne, potężne przedmioty Wekny. Ja nie chcę Wekna. Nic jego porządnego znajdywać, chcę przeżyć. I Borgo, także wszystko w jednym. Jeszcze lepiej. O, i tu są takie skrzynie. Widzisz tą skrzynię taką? Tam? No, przyświeci, no. To są skrzynie właśnie z tymi magicznymi przedmiotami dla Wekny. Tylko, że ja nie mam zielonego pojęcia, jak Wekna działa w ogóle. Ja też nie wiem. Więc, no. Więc lecę za Wojtkiem, zwiększam szansę życia na 50%, chyba nie. No, jest tam Wek, już jest. Dobra, pobiegłem w drugą stronę. Ja ściągam. Surga. Tak? Dobra. Tylko ja nie wiem, czy Wekna czasem nie ma jakiejś, nie wiem, możliwości teleportacji, czy czegoś. Chodzę na dół. Złup skrzynkę skarbów, wydajność. Ha, gram sobie. Zbroja zapaliła w ogóle. Dobra, otwieram skrzynię skarbów. Co my tu mamy? Latarka dostałem. Nie ma nic takiego fajniejszego? Magic? Jezus, oni się tu gonią. Matko boska, dlaczego? O, skrzyneczka. A, apteczka. Dobra, tam gdzie ktoś kogoś ściągnąć. Dobra, idę szukać Kena. Znaczy, nie no, ja nie idę ściągnąć, ja idę tego typa podnieść, bo... No, o tego mi chodziło. Może on już tu idzie. Dobra, jak tam wejść? Gdzie są te portale? Co on tu czaruje? Co to za czary, Mary? Ej, on padł. Co? On podnosi palety? O kurde. Ciekawe. Dobra, ja próbuję robić gana. Co to było? Zostałem jakimś kurna strzałom. Co? To się strzela? Coś... To wyglądało trochę coś a la kruk artystki, że tak przeleciał przez wszystko i mnie trafił. On się teleportuje chyba do was. Nie, co on robi? Tomek, ty masz jakieś zaklęcie na sobie. Ty byłeś za mną, nie przede mną! O, weź ty i odjedź w drugą stronę! No i masz, wjechał we mnie. Ciekawe, bardzo, powiem wam tak, bardzo ciekawe. Ja nie wiem za bardzo, jak ten Wekna działa i jak te jego zaklęcia działają, więc... No, jakby ktoś mógł z was je opisać, czy coś generalnie, to bylibyśmy wdzięczni. Coś mi mówi, że mam longa. No dobrze, że mam. Nie chwal się. O, i on teraz jakąś magię użył, znowu coś przeleciało przez pół mapy. No właśnie nie wiem, bo to coś leciało za mną, a potem on był przede mną. Tak, właśnie. To oni... Co oni robią? Halo? Oni są pode mną. Pode mną? No ja myślę też, nie mogę wyjść. Leci Dementor. Dementor. No ale inaczej, ja się domyślam, że ta mapa na początek wszystkim da bardzo w kość, bo... Ciężka jest. W sensie ciężko ją ogarnąć. O, dobra. Dobra, po mnie też już idzie. O, właśnie znowu walnął jakąś kulą ognia. Ciekawe, powiem szczerze, bardzo ciekawe. Ja sobie gram, babka chce mnie leczyć, ja gram. Ale wiesz, że to działa tylko na generatory, chyba. Ja pierdziele, no i ty mnie widzi, ty. To on ma ze zdolności jakieś dziwne. No i co, będziesz mnie tunelował, chłopie, weź. O, dzięki, super, fajny jesteś, naprawdę.
Pewnie adepta robi, znając życie. No i ja jestem trup, nieboszczyk. Naprawdę? No ja już wiszę, no, bo nie zdążyli do mnie dojść, ale mówię. Nie wiem, czy wbijanie adepta na tej nowej mapie to był dobry pomysł. No właśnie, chyba nie. Mogliśmy faktycznie dać offeringa na inną mapę. Bo mówię, tutaj jest teraz, wiecie, sytuacja taka. To, ile? Godzinę temu wyszło to DLC, jak my to nagrywamy. Więc no domyślam się, że nie każdy tą mapę zna. No mówię, ja gram na niej pierwszy raz, więc... Dobra, tak oni jest. Poszli na dół. Boże, też jeden gen honorowy. Jakaś aurę mam przy sobie. Tak, takie... właśnie widzę, że to jakąś... Coś mi się odlicza. Masz. O, iluzję możesz zostawić. Nie widzę. Nie mam możliwości. O, dobra, jak puszczę, dobra. Jak puścisz gena. Bo ten jeden honorowy to by się przydał. A gdzie jest ten... Aha, a gdzie jest ten drugi sur? No to widzę na dole. Ktoś tu 20 wyrzucił. Jakieś dostrój się do oka wekny? Ty, typ w ogóle widzi, gdzie jest wekna. O Jezus, ty dopuścił we mnie. No nie wierzę. Puść mnie. Open the door, please. No, typ 20 wyrzucił. Aha, czyli tutaj można jakby... Nie, w sumie nie rozumiem tego bardzo. Typ ma w ogóle jakieś dwa pomarańczowe dodatki do siebie? Jakby do magii? No właśnie widzę coś, ten Mori. Tak, ma jakieś dwa takie... Najgorsze jest to, że nie mogę tego chyba sprawdzić w żaden sposób. No nie, nie mogę. Nie wiem, co to za bardzo jest. O, dziękuję. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. On tu jest! Dobra, ona mnie zmaca. Boże! No, ale nie do końca chyba, no i teraz ją też dziabnęło. Ta magia mnie bardzo zastanawia. Tylko to mówię, to trzeba te skrzynki przeszukiwać, nie? Trafić dobrą rzecz w kostce. A, i... tu jest przejście? Tak, to właśnie można przejść albo portalami, albo po środku. Masz jeszcze apteczkę, spróbuj się wyleczyć. O. I teraz spróbuj znaleźć skrzynkę. Ten koleś jest w ogóle, ja nie wiem, on stoi w tym portalu? Nie wiem, bo ja go jakoś strasznie dziwnie widzę. No otwieraj, otwieraj, otwieraj. 11. Kuźwa, nie rzucaj! Przestań! Znaczy nie dostałeś nic. No, nie wiem, czy ten random zgarnął wszystkie te takie itemki dobre? O, Mori. Poszło, zostajesz sam. Szukaj klapy! DBD, give me klapa! Lewo, lewo, lewo! DBD, give me klapa. Nie, nie, to już się cofaj. Już jest ściana, no jest. Daj mu, spróbuj mu apteczkę. Daj mu apteczkę. Aha, no fajnie koleś. On nie patrzy na apteczkę. Nie da się bić adepta. Łajza. No powiem tak. Myślę, że byłoby zdecydowanie prościej, gdybyśmy tego adepta spróbowali bić na innej mapie. No to Borgo po zmianach jest takie trochę... To jest też ciężka mapa, no. Trzeba się odnaleźć. Na pewno góra jest bardzo malutka. Chociaż ja nie wiem, jaką to ma powierzchnię, ale mam wrażenie, jakby góra była mniejsza niż dół, albo może one są takie same, tylko że właśnie te dwa piętra. No ale cóż, no Wekna widzę, że tak... No trzeba by nim pograć, żeby się nauczyć i zobaczyć. Gdzie jest moja myszka?
Nie mam pipy, Wojtek, dwa odcinki nie mam pipy, znaczy dwa mecze. Nie, żenuła. Dobra, w każdym razie, moi drodzy, my będziemy dalej próbować w kolejnych odcinkach z Adeptów. Był ze mną Tomek. Byłem. No i co, słyszymy się w kolejnych, także trzymajcie się, cześć i... Pa, pa. Pa.